Finalnie rzecz ujmując, to zarówno postęp, jaki dokonał się w zakresie leczenia, monitorowania cukrzycy typu pierwszego, czyli sprawniejszej insulinoterapii pozwalającą w sposób bezpieczny osiągać normoglikemię dzięki systemom opartym o system ciągłego monitorowania glikemii, pompę zintegrowaną z tym systemem, zapętlenie, czyli hybrydową pętlę zamkniętą, tak? To są takie metody leczenia, które pozwolą tym pacjentom przy jeszcze odpowiedniej aktywności fizycznej, pozwalającej umniejszyć zapotrzebowanie na insulinę. Zakładamy, że to są te metody leczenia, które sprawią, że pacjent będzie miał większą szansę uniknąć przewlekłych powikłań, w tym powikłań kardiologicznych, i dłużej i zdrowiej żyć. W cukrzycy typu drugiego postęp, przełom to są nowe, tak zwane nowe, bo już nie takie nowe, leki, czyli flozyny i analogi GLP-1. One nie tylko zmieniły nam myślenie co do leczenia cukrzycy typu drugiego, ale faktycznie dają konkretne efekty w postaci wydłużania naszym pacjentom życia. W związku z tym myślę, że ta nowoczesność sprawi, że nawet przy nieskuteczności walki z cukrzycą w zakresie prewencji, zmniejszania liczby chorych na cukrzycę, to jak będziemy mieli tych pacjentów z cukrzycą, to będziemy ich tak leczyć, że nawet jak się pojawią powikłania sercowo-naczyniowe, to przy współistniejącym postępie leczenia kardiologicznego wydłużymy naszym pacjentom kardiologicznym z cukrzycą życie.